naprawdę chciałby mieć takie fantastyczne włosy w kolorach tęczy, jak ja. Super, co nie? Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w nowym filmiku, w którym pokażę Wam ten fantastyczny zestaw do farbowania włosów. Nie jest to oczywiście farbowanie stałe, jest to produkt od Girlzone Hair Chalk Studio. Będą to takie pisaki z wkładami, którymi możemy pokolorować włosy na różne kolory. Słuchajcie, jestem super podekscytowana, jak to będzie wychodziło. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda na rysunku. Mamy tutaj instrukcję, co należy zrobić krok po kroku, także na pewno trzeba zacząć od namoczenia włosów. Muszą być one wilgotne, później wybieramy kolor, którym chcemy pokolorować i zrobić właśnie nasze włosy w takich różnych kolorach. Potem trzeba je wysuszyć. Wysuszyć na przykład suszarką, albo żeby umocnić kolor, można jeszcze dodatkowo użyć prostownicy. No i kolejnym krokiem jest już cieszenie się różnokolorowymi włosami. Na przykład w kolorze tęczy, jak nasza Barbie na początku filmiku. Jest to zestaw dla dzieciaków od 3 roku życia wzwyż, także dla maluchów zestaw się nie nadaje. A tutaj mamy jeszcze jakieś dodatkowe wskazówki. What hair color are you? Czyli jaki masz kolor włosów? Okazuje się, że te wszystkie kolorowe sztyfty działać będą najlepiej i najintensywniej na włosy jasne. Wtedy pewnie kolory będą najbardziej intensywne, ale nadają się również na inne kolory włosów, tylko po prostu inaczej będą się prezentować. No, zobaczymy, jak te pisaki wyglądają w środku. Otwórzmy opakowanie i przyjrzyjmy się im z bliska. Proszę bardzo, mamy tu mnóstwo kolorów. Wyglądają jak normalne pisaki, na przykład do tablicy. Aha. No nieźle, wyglądają jak jakieś takie kredki olejne. A tutaj możemy je wysuwać, dobra. Czyli mamy tylko jeden kolor, z jednej strony wysuwalny. No i gdy już się troszeczkę zużyje, możemy sobie go dowysuwać bardziej. Także takie pisaki z wkładem, możemy je zaraz przetestować. Zobaczmy jakie ma... O, mamy kolory, mamy tutaj fiolet na przykład. Są dość tłuste. Zostawiają bardzo, ale nie zostawiają zbyt dużo koloru, na przykład na palcach, niezbyt się rozsmarowują, także zobaczymy, jak to będzie faktycznie działało na włosach. Zobaczmy, jakie mamy kolory. Mamy fiolet, mamy fiolet wpadający w róż, taki fiołkowy, tutaj mamy jeszcze ciemniejszy, zielony, tutaj mamy też granat i niebieski. Potem szary, albo może taki srebrny. Zobaczmy, jak on wygląda. Tak, rzeczywiście jest taki, no, srebrny. Będzie na pewno bardzo ciekawie wyglądał na włosach. Mamy pomarańczowy, żółty i czerwony. Także mamy tych kolorów trochę. Mamy z czym eksperymentować. No i witamy naszą Barbie. Ma cudowne, złote włosy. A jaką przemianę chciałabyś przejść? Ja chciałabym mieć może tęczowe włosy. Nie ma najmniejszego problemu. Mamy tutaj kolorów całą masę, także na pewno stworzymy jakąś tęczę na tych pięknych, złotych włosach naszej Barbie. Przetestujemy to wszystko, no i zacznijmy krok po kroku, tak jak mówi instrukcja. No i może wyjdzie tak, jak dziewczynka tutaj na opakowaniu. Może zrobimy coś złotego, jakieś różne refleksy. Zaraz się przekonamy. Ach, nie mogę się doczekać, może zacznijmy już. No dobrze, nasza klientka w naszym salonie fryzjerskim nie może się już doczekać, jest bardzo niecierpliwa, także zacznijmy. Zmoczmy najpierw włosy i stwórzmy tęczę na jej pięknej czuprynie. No dobrze, no te włosy są już mokre. Możemy wybrać różne pasemka i stworzyć różne kolory. Możemy je przeczesać, chociaż już to właściwie zrobiłam. No i spróbować z różnymi kolorami. Może zrobię różne kolory, ale w poziomie, nie w pionie. Także wybiorę teraz pierwszy kolor czerwony i zacznę od góry. Zrobimy różne pasemka, ale jakby horyzontalnie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo intensywny kolor, prawda? Teraz pomarańcz. Słuchajcie, muszę przyznać, że naprawdę bardzo intensywne te kolory wychodzą. Rzeczywiście producent mówi, że na jasnych włosach jest intensywniej, ale nie spodziewałam się, że aż tak. Ciekawa jestem, jak teraz wyjdzie kolor żółty. Czy rzeczywiście będzie go widać na tych blond jaśniutkich włosach? Zobaczmy.
A, faktycznie jest żółty. Okej, naprawdę nie spodziewałam się, że tak fajnie będzie to wyglądało. Naprawdę intensywne są te kolory, także bardzo fajnie. Teraz to wygląda jak zachód słońca. Teraz zielony. No dobra, no to nasza Barbie już dostała swoją wymarzoną fryzurę. Ja natomiast umyłam ręce i bardzo łatwo wszystko zeszło. Jak widzicie, ręce mam czyściutkie, także nie było żadnego problemu z pozbyciem się kolorów. A włosy, jak widzicie, są bardzo fajnie, intensywnie kolorowe. Także bardzo fajny zestaw, Hedgehog Studio. Bardzo, bardzo polecam. Jak widzicie, bardzo łatwo się tym było posługiwać. Bardzo łatwo było stworzyć wymarzoną tęczową fryzurę. Nasza Barbie, myślę, też jest zadowolona. No i cóż, teraz pozostaje Wam tylko ocenić ten zestaw, jak podobają się Wam te pisaki różnokolorowe, które bardzo fajnie kolorują faktycznie włosy, przynajmniej blond. Piszcie, czy udało Wam się je przetestować na ciemniejszych włosach, czy może macie takie włosy jak nasza Barbie. A jakie są Twoje wrażenia? Podziel się nimi z nami. Ach, moje nowe włosy są cudowne, są tak tęczowe, cudne, dzięki! Bardzo się cieszę. No to cóż, słuchajcie, mamy naszą tęczową księżniczkę. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik się Wam podobał. Lajkujcie, jeśli tak było. Zestaw mazaków do koloryzacji włosów od Girlzone. To był produkt, który właśnie dzisiaj Wam chciałam przedstawić. No i cóż, mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja. Gorąco polecam testowanie różnych fajnych fryzur z tymi kolorami od właśnie producenta Girlzone. Wszystkie pisaki naprawdę fajnie prezentują się na włosach, przynajmniej, tak jak mówiłam, blond włosach. Piszcie, czy testowaliście może te mazaki na włosach ciemnych. Bardzo jestem ciekawa, jakby się na takich włosach prezentowały te wszystkie kolory. No i słuchajcie, bądźcie z nami, komentujcie i zapraszam do kolejnych filmików.